dobry. Witam Was bardzo serdecznie i pozdrawiam ze Skoczowa. Mamy dzisiaj niedzielę, 19 lutego. Fragment biblijny, który jest wyznaczony do rozważania podczas naszych dzisiejszych nabożeństw, znajduje się w pierwszym liście do Koryntian, gdzie w 13 rozdziale czytamy. Choćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości bym nie miał, byłbym miedzią dźwięczącą lub cymbałem brzmiącym. I choćbym miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał całą wiedzę, i choćbym miał pełnię wiary, tak żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I choćbym rozdał całe mienie swoje, i choćbym ciało swoje wydał na spalenie, a miłości bym nie miał, nic mi to nie pomoże. Miłość jest cierpliwa, miłość jest dobrotliwa, nie zazdrości, miłość nie jest chełpliwa, nie nadyma się, nie postępuje nieprzystojnie, nie szuka swego, nie unosi się, nie myśli nic złego. Nie raduje się z niesprawiedliwości, ale się raduje z prawdy. Wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi. Miłość nigdy nie ustaje. Bo jeśli są proroctwa przeminą, jeśli języki ustaną, jeśli wiedza w niwecz się obróci, bo cząstkowa jest nasza wiedza i cząstkowe nasze prorokowanie, lecz gdy nastanie doskonałość, to co cząstkowe przeminie. Gdy byłem dziecięciem, mówiłem jak dziecię, myślałem jak dziecię, rozumowałem jak dziecię, lecz gdy na męża wyrosłem, zaniechałem tego, co dziecięce. Teraz bowiem widzimy, jakby przez zwierciadło i niby w zagadce, ale wówczas twarzą w twarz, teraz poznanie moje jest cząstkowe, ale wówczas poznam tak, jak jestem poznany. Teraz więc pozostaje wiara, nadzieja, miłość, te trzy, lecz z nich największa jest miłość. Moi drodzy, na kartach Bożego Słowa znajduje się sporo fragmentów, które są, powiedzmy, szczególnie znane, lubiane i popularne. Wydaje mi się, że bez najmniejszego wątpienia do grupy tych szczególnie znanych, lubianych i popularnych fragmentów należy doliczyć słowa, które przed chwilą zostały nam przypomniane, ponieważ fragment z pierwszego listu do Koryntian jest chyba najbardziej znanym na świecie hymnem o miłości. To powoduje, że ten fragment jest mocno eksploatowany nie tylko podczas niedzielnych nabożeństw, ale także na różnych kościelnych i niekościelnych uroczystościach. Wydaje mi się, że to wynika z jego ponadczasowości oraz także z tego, że jest on uniwersalny. Że te słowa odzwierciedlają, moi drodzy, nasze najskrytsze marzenia, które krążą wokół miłości. A większość z nas i wewnętrznie, i zewnętrznie pragnie doświadczyć tego cudownego uczucia, które jest w stanie odmienić naszą codzienność. W naszym fragmencie dzisiejszym apostoł Paweł opisuje wyjątkową miłość, która powinna warunkować w nas nasze inne wszystkie wartości. Stąd i w tej miłości powinniśmy wykonywać każdą najmniejszą czynność w naszym życiu. A parafrazując słowa apostoła Pawła, nasza miłość ma być cierpliwa, niezawisna, skromna, uczciwa i stała. Ponadto musimy pamiętać także o tym, że ta miłość nie może być jakimś jednorazowym zrywem, ale ona musi być czymś ciągłym. Powinna być jakby czymś normalnym, zwyczajnym, powszechnym. To nie może być jakaś wyrafinowana kalkulacja, ale nasza miłość względem innych osób ma być swoistym odbiciem tego, w jaki sposób jesteśmy kochani przez Boga. A jak wiemy, Boża miłość nie ma jakichkolwiek granic. Bóg tak bardzo nas kocha, że jest w stanie dla Ciebie czy dla mnie zrobić wszystko. Bo przecież Bóg dla Ciebie i dla mnie poświęcił swojego Syna. Poświęcił dla Ciebie i dla mnie Chrystusa, abyśmy obmyci Jego krwią mogli być czyści. Zobaczcie, jak Bóg nas kocha. Zobaczcie, jakim uczuciem nas darzy. My, moi drodzy, mamy tylko być odbiciem tego uczucia dla innych. Moi drodzy, pieśniarz napisał: i niech te słowa staną się naszą dzisiejszą modlitwą, takim podsumowaniem tego rozważania. Za Jezusem podążajmy, naśladując Jego wzór. W świecie z świata uciekajmy, dążąc do niebieskich gór. Choć jesteśmy ziemianami, według nieba musimy żyć,
wiarą Pana swego czcić, okazywać ją czynami, Jezu drogi, Ty ją mieć, ścieżką prawdy sam nas wiedź. Pomódlmy się. Łaskawy i drogi Panie Boże, dziękujemy Tobie za dzisiejszy poranek, za ten dzień, za to, że nieustannie przemawiasz do nas poprzez swoje święte słowo oraz także dziękujemy Tobie za to, że nie tylko mówisz, ale każdej i każdemu z nas każdego dnia okazujesz swoje cudowne, ojcowskie serce. Pokazujesz, jak bardzo na każdym z nas Tobie zależy. Pokazujesz, jak bardzo nas kochasz. Panie Boże, prosimy Ciebie, abyśmy w mocy Ducha Świętego potrafili tą miłość przekazywać dalej. Abyśmy w mocy Twego Ducha potrafili tę miłość przekazywać innym. Niech Twoje imię, Boże, będzie błogosławione odtąd aż na wieki. Amen. Moi drodzy, błogosławionego dnia. Zostańcie z Bogiem i do zobaczenia.